i społecznych wizji. A ja w tym momencie pragnę właśnie w duchu budowania tego dialogu zaprosić do obejrzenia za pomocą Zooma wystąpienia pana Andrzeja Bieńkowskiego, wicedyrektora Narodowego Centrum Kultury. Poprosimy o prezentację. Dzień dobry. Szanowni Państwo, droga młodzieży, przypadł mi ogromny zaszczyt, że w imieniu Narodowego Centrum Kultury mogę dziś powitać tak szacowne grono na wielkopolskiej gali finałowej 6. edycji konkursu Patria Nostria. Konkurs to bardzo ważny, dobry projekt, bardzo atrakcyjny w sposób popularyzuje polską historię i angażuje młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy historycznej i podjęcia pod opieką nauczycieli wspólnego wysiłku mającego na celu przybliżenie rówieśnikom ważnych bohaterów wydarzeń polskiej historii. O tym, jak bardzo ważny jest to konkurs i formuła wspólnego działania na rzecz upamiętniania polskiej historii i edukacji patriotycznej, która łączy przez edukację z zabawą, a jednocześnie ubogaca młodych ludzi w nowe umiejętności warsztatowe, świadczy to, iż Narodowe Centrum Kultury od wielu lat wspiera tę inicjatywę i przypisuje sobie jako zaszczyt, mogąc być częścią tej wielkiej rodziny. Dziękuję serdecznie Państwu i gratuluję wspólnej pracy. Dziękuję bardzo. A ja w tym momencie chciałbym podziękować Narodowemu Centrum Kultury za ufundowanie wspaniałych nagród finansowych, które są tutaj za moimi plecami. W konkursie Patria Nostra te nagrody wynoszą łącznie 28 800 zł, z czego dla młodzieży z Wielkopolski przypada kwota 7 200 zł i ta kwota trafi do zwycięzców, do 3 najlepszych drużyn. Poza tym nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu i te nagrody są tutaj po obu stronach sceny, za chwilę je dostaniecie. Dziękuję. Patriotyczny wydźwięk naszego dzisiejszego wydarzenia podkreśli wypowiedź pana Wawrzyńca Wierzejewskiego, prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wielkopolski. Zapraszam, panie prezesie. Szanowni Państwo, droga młodzieży, to jest dla mnie niesłychanie zaszczyt i przyjemność, że mogę uczestniczyć dzisiaj w tej podniosłej uroczystości, w tej gali. To jest świetny pomysł, organizacja takiego konkursu, tym bardziej świetny, że tak wiele młodych ludzi zechciało wziąć w nim udział i oceniać siebie nawzajem, a ta ocena jest najbardziej obiektywna, najbardziej sprawiedliwa. Myślę, że w naszych czasach ta wiedza historyczna, którą w ten sposób utrwalamy i powiększamy, wzbogacamy, jest niesłychanie ważna. My musimy wyciągać wnioski z przeszłości, żeby budować przyszłość taką, o jakiej marzymy. My wszyscy wiemy, że nauka historii w szkole nie jest traktowana priorytetowo. Jako towarzystwo wielokrotnie zwracaliśmy się z apelami, żeby jakby urealnić nieco podstawę materiałową dla tworzenia podręczników historii. Pomagało nam w tym wiele instytucji, to się poprawia, ale takie konkursy jak dzisiejszy, one na pewno bardziej uświadomią taką konieczność. Proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt. Jesteśmy tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce. Dzięki staraniom wielu ludzi, wielu instytucji, wiele z tych osób, które występowały z tymi pomysłami, znajduje się na tej sali. Zainicjowaliśmy niedawno akcję, której proces legislacyjny jeszcze co prawda trwa, ale zbliża się ku finałowi.
Mianowicie w dniu 27 grudnia tego roku po raz pierwszy będziemy obchodzili nowe święto państwowe. Dzień Narodowy, Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wielce szanowni państwo, ja w tym momencie pragnę zaprosić na scenę dwie wspaniałe osobistości, które już państwo oczywiście znają. Panią prezes Natalię Wołyniec, a także pana fundatora Mirosława Gryko, którzy będą wręczać dyplomy, statuetki, podziękowania. Również podobne podziękowanie za patronat i wsparcie odbiera wielkopolski kurator oświaty. Wielowymiarowość naszego przedsięwzięcia podkreśla patronat honorowy Metropolity Poznańskiego i jego ekscelencji arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Wyrazy uznania kierujemy w stronę prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Podziękowanie za patronat honorowy i wsparcie. Podziękowanie dla prezydenta miasta Konina, pana Piotra Korytkowskiego, również za patronat i wsparcie. Wolność poprzez każdy bór i mur, poprzez każdy bór i mur, znać przejście. Laureaci pierwszego miejsca to Rita Adamczewska, Fabian Doliński, Jakub Naparty i Anita Nawrot, reprezentujący jako drużynę Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Brawa! Pierwsze miejsce w naszym konkursie. I jeszcze raz o fanfary poproszę. Pasuje ciebie na laureata i zwycięzcę zajmującego pierwsze miejsce w filmowym konkursie historycznym Patria Nostra Wielkopolska. Powstań, odbierz szablę i ją ucałuj. Brawa wielkie.